Działo się to w czasach, kiedy po morzach i oceanach pływały jedynie żaglowce, a marynarze, bardziej od złej pogody czy potworów morskich, obawiali się piratów, od których wody aż się roiły. Załoga statku, który podczas swojego rejsu ani razu nie został napadnięty, mogła mówić o ogromnym szczęściu. Toteż marynarze mieli się na baczności i zawsze pływali uzbrojeni, zaś armatorzy robili wszystko, aby uczynić swoje statki szybszymi i lepszymi od pirackich i wyznaczali coraz większe nagrody dla tych, którzy podejmowali się walki z tymi morskimi bandytami. Był jednak wśród nich pirat, przed którym nie było ani ratunku, ani ucieczki. A samo jego imię budziło grozę w najodważniejszych sercach. Nazywano go Żelaznym Korsarzem. I wśród marynarzy krążyły o nim rozmaite legendy. Mówiono, że Żelazny Korsarz nie zna ani litości, ani żadnych innych uczuć, ponieważ nie ma serca, które oddał diabłu morskiemu w zamian za swój niezwyciężony statek – Ferro. Mówiono, że Żelazny Korsarz i Ferro to jedność, że póki korsarz żyje, statek nigdy nie zatonie, a póki statek jest niezwyciężony, korsarz również będzie rósł w siłę. Mówiono nawet, że korsarz i jego statek wyglądają podobnie. Obaj zbudowani z żelaza. Korsarz miał ponoć żelazne zęby, żelazne haki zamiast dłoni, a jego pierś okuwały trzy żelazne obręcze, które zakrywały ogromną dziurę po sercu. Natomiast Ferro, poza drewnem twardym jak stal, miał też żelazne maszty, na których zamiast lin wisiały żelazne łańcuchy przytrzymujące żagle z żelaza, które wydawały upiorny dźwięk, gdy Ferro wyłaniał się z mgły i atakował niespodziewające się niczego statki. O Żelaznym Korsarzu i Ferro mówiono jeszcze więcej, a każda historia była dziwniejsza i straszniejsza od poprzednich. Nikt z nieszczęśników, którzy spotkali korsarza i Ferro, nigdy nie wrócił, aby opowiedzieć innym, czy tak jest naprawdę, ale gdyby tak się stało, ich świadectwo z pewnością ścięłoby krew w żyłach marynarzy. Bo każda z historii o Żelaznym Korsarzu była prawdziwa. Żelazny Korsarz był niezwyciężony, nieśmiertelny i bezkarny. Drwił sobie z wszelkich praw ludzkich, drwił z praw natury, nie bał się nikogo, nawet diabła morskiego, z którym wiązał go cyrograf. Napadał, grabił, mordował, a im więcej zniszczeń powodował, tym większy buchał żar w jego piersi. W miejscu, gdzie każdy z nas posiada serce. Nawet jego wierna załoga się go bała, bo każdy przejaw nieposłuszeństwa karał surowo i bez ostrzeżenia. A Ferro słuchał jego rozkazów i odczytywał nawet jego myśli, strącając niepokornych piratów za burtę, przygniatając żelaznymi cumami, czy pozbywając się ich w jeszcze inny, straszny sposób. Ale że dzięki Żelaznemu Korsarzowi mieli zawsze mnóstwo łupów, nikt się nie buntował. Gromadzono je na wyspie zagubionej gdzieś na oceanie, o której wiedziała tylko załoga Ferro. Na niej mieli swoje pirackie siedliszcze. Ale nawet kiedy przybijali do jej brzegu i załoga schodziła na ląd, kapitan nigdy nie opuszczał statku. Bo przecież Żelazny Korsarz i Ferro to jedność. Nikt nie potrafił zliczyć, od jak dawna korsarz grasuje po morzach i oceanach. Nawet on sam. Trwało to z pewnością całe stulecia.
a przez tak długi czas ciągłych zwycięstw i folgowania swoim zachciankom, korsarz stał się bardzo zadufany w sobie. Czuł się najsilniejszy na świecie i nienawidził myśli, że jest ktoś, kogo musi słuchać. Morski diabeł w myśl cyrografu zabrał serce korsarza w zamian za statek, ale w każdej chwili mógł go też odebrać. A że żelazny korsarz i Ferro byli jednością, kapitan rzucił w końcu wyzwanie diabłu morskiemu. Rozpętał się wtedy ogromny sztorm, prawdziwe piekło na morzu. Fale były tak ogromne, że wznosiły się aż pod niebiosa, odsłaniając morskie dno. Błyskawice przecinały niebo jedna za drugą. Deszcz zmywał z pokładu po kolei całą załogę statku i wszystko, co było na pokładzie. Ferro rzucało na wszystkie strony, a jego kapitan stał tylko na rei i śmiał się szaleńczo. Pozbawiony wszelkich uczuć ludzkich, nie czuł również strachu. Zapomniał, że mimo swej siły, mimo nieśmiertelności, mimo braku serca, nadal jest tylko człowiekiem. A Ferro, mimo iż był niezwykłym statkiem, nie miał szans w starciu ze swym stwórcą. Piekielna burza trwała 2 dni i 2 noce, a o poranku dnia trzeciego żelazny korsarz ocknął się leżąc na jakimś wybrzeżu. Słońce paliło mu twarz, sól wżerała się w rany, a w piersi czuł straszny ból. Kiedy na nią spojrzał, zobaczył, że obręcze, które ją skuwały, są potrzaskane i nie osłaniają już wielkiej dziury po sercu pirata. Czuł się bardzo słaby, a kiedy wreszcie rozejrzał się dookoła, dostrzegł leżący na plaży wrak Ferro. Jego żelazne żagle były potrzaskane, jego żelazne maszty były połamane, jego twarde jak stal drewno w drzazgach. Niezwyciężony przez całe stulecia, był teraz zwykłą ruiną. A przecież żelazny korsarz i Ferro byli jednością. Krwawy pirat zawył głośno, niczym śmiertelnie ranne zwierzę. Nic więcej nie mógł zrobić, nawet płakać. Przecież był bez serca. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Na dźwięk jego ryku poruszyły się krzaki i wyszło z nich małe, obdarte, wymizerowane dziecko, które najpierw popatrzyło na żelaznego korsarza wystraszone, a potem uciekło. Ale po chwili wróciło, prowadząc za rękę tak samo obdartego i mizernego mężczyznę, za którym podążali inni. Okazało się, że byli rozbitkami z różnych statków, które roztrzaskały się na brzegach tej wyspy, podobnie jak statek korsarza. Zabrali nieszczęśnika do swojej osady skleconej z czegokolwiek, co udało im się znaleźć. Nie mieli narzędzi, aby zbudować domy z wielkich drzew porastających wyspę czy zapolować, więc cierpieli chłód i głód w domostwach skleconych z drewna ich rozbitych okrętów. Ale mimo to zaopiekowali się korsarzem najlepiej, jak umieli. Kapitan dochodził do zdrowia długo i powoli. Codziennie odwiedzał go mały chłopczyk o imieniu Mik, ten sam, który jako pierwszy znalazł go na plaży. A choć żelazny korsarz z nikim nie rozmawiał i przeganiał wszystkich precz samym tylko spojrzeniem, to obecność Mika sprawiała, że o dziwo czuł się lepiej. Ból w jego piersi jakby powoli znikał, a dziura po sercu zwolna zaczęła zarastać. Chłopczyk opiekował się korsarzem troskliwie, a gdy ten poczuł się lepiej, zaczął towarzyszyć mu w codziennych spacerach brzegiem morza. I któregoś dnia, kiedy korsarz stanął przed wrakiem Ferro, w jego głowie nie wiedzieć skąd pojawiła się dziwna myśl. Wezwał innych rozbitków i wspólnymi siłami podnieśli połamane maszty Ferro i użyli ich do budowy nowych,
mocnych domów, za ściany których posłużyły większe kawałki połamanych żagli. Z mniejszych zaś zrobili narzędzia i wszystko, czego potrzebowali, aby polować, uprawiać ziemię i wreszcie przestać głodować. Podczas kiedy osada na wyspie rosła, a wrak Ferro malał, korsarz coraz bardziej odzyskiwał siły, a dziura w jego piersi znikała. A kiedy z Ferro nie pozostał już żaden ślad, żelazny korsarz poczuł nagle, że czuje się bardzo silny. Tak silny, jak nigdy. Z jego piersi zniknął palący ból. Pojawiło się za to nowe, bijące serce. Żelazny korsarz, choć nikt go tak więcej nie nazywał, nie opuścił już wyspy. Tak jak niegdyś nie opuszczał pokładu Ferro. Stał się opiekunem i obrońcą osady, w którą zmienił się jego statek. A choć lata mijały, on się w ogóle nie starzał. A wręcz stawał się coraz silniejszy i pełen energii. Mówiono, że nie umrze, jak długo stać będzie ta wioska. Cóż, może to i prawda. W końcu, jak pamiętacie, żelazny korsarz i Ferro byli jednością. Dziękuję za wysłuchanie 5. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna opowieść, to przyślijcie ich zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie dołączyć zgody na ich publikację w internecie, podpisanej przez kogoś pełnoletniego.